Witajcie, z tej strony Daxer Nobody, a to jest kolejny odcinek z gry Wyzwanie Driady. Tak, z Wyzwania Driady. Z gry Minecraft. Tak, niewiele się zmieniło od ostatniego odcinka, w zasadzie to nic się nie zmieniło, poza tym, że przeszedłem stamtąd tam, ponieważ nagrywam jeden odcinek po drugim i myślę, że nadal będziemy iść tamtym korytarzem. Z tego powodu, że on mnie interesuje. Mam niepoprawnie duży poziom do korytarza. Musicie mi to wybaczyć. Darki, Darki, co ty gadasz? Okej. Tak, myślę, wygląda bardziej estetycznie, chociaż tutaj też przydałoby się coś zrobić. Okej. Jeszcze, jako że ten odcinek nagrywam bezpośrednio po tamtym, jeszcze tego systemu nie mam. Postaram się na... nie powiem na następny odcinek, ponieważ nie wiem, czy następnego nie nagram bezpośrednio po tym, ponieważ chcę nagrać kilka i mieć to z głowy, powiedzmy. To znaczy, nie wiadomo, czy potem będę mieć czas. Natomiast myślę, że do 10 odcinka wyrobię się już z tym systemem. Myślę, że do tamtego czasu nie zginę jeszcze. Chociaż to wiadomo, nigdy nic nie wiadomo. Trzeba to jakoś inaczej obejść. Muszę sobie więcej drewna nazbierać, ponieważ to już jest, powiedzmy, takie, może nie na wyczerpaniu. Jest go już trochę mało, tak żeby eksplorować jaskinię. O! Okej. W każdym razie, nie wiem, czy dziękowałem już. Dziękuję po raz kolejny Kubie, który mi pomógł z tym systemem. W ogóle ja byłem zaskoczony, że... kurczę! Te comment bloki są fajne. A poza tym, kurczę, jakich my mamy utalentowanych ludzi na YouTube. Oni, kurczę. To jest niesamowite być psychofanem swojego psychofana. Dobra, bez przesady. Myślę, że Kuba nie jest moim psychofanem. Chociaż ja jego już chyba tak. Ponieważ, kurczę, nie jestem na bieżąco z comment blokami, a do tego trzeba mieć jednak web. Kiedyś się odgrażałem, że buduję mikroprocesor w Minecrafcie jako projekt na UTK, ale mi się o to chciało. Ponieważ, kurczę, to jest ciężkie. No i poza tym byłem zajęty swoją paczką. No a poza tym czwórka z UTK wcale nie jest złą oceną. Zwłaszcza jeżeli ostatecznie dają ci piątkę, bo wiesz... wystarczająco dużo na piątkę. Ale ostatecznie po prostu tego nie zrobiłem i nie wiem, czy kiedykolwiek się zabiorę, chociaż po prostu, no, kurczę, mikroprocesor w Minecrafcie, to jest niesamowite. Za bardzo się tym jaram, powinienem przestać. A, dostałem ostatnio zarzut od kogoś, kto deklaruje się, że nie jest moim widzem, ale mnie oglądał i ta seria nie jest mu obca. Że driady to według mitologii zawsze były dziewczynki i się zastanawiał, czy ze mną jest coś nie tak, ponieważ ja jestem driadą, a jestem facetem. I także słuchaj uważnie, mój drogi, to jest bardzo ważne. Ja nie jestem taki, jak myślisz. Ja nie jestem gejem. Ja jestem księżniczką, tak? No. No. Także skoro już wszystko jest jasne, to tak, myślę, że nikt się więcej do tej driady nieszczęsnej nie doczepi. Jak wiadomo, to jest... ludzie, to jest nazwa. W to może grać każdy. Nieważne na płeć, kolor skóry, na narodowość, nie bądźmy rasistami, tak? Ani homofobami i tak dalej. To nie jest nic złego, to jest tylko gra. Problem zaczyna się, jeżeli gra się żeńską postacią, Lola jest facetem. Albo... może nie w Lola. Lola to jest zły przykład, ale na przykład WoWa, o! Ostatnio... to znaczy nie ostatnio, jakiś rok temu chyba. W każdym razie, save... jak się poznaliśmy, to
mocno, może nie hejtował, ale mocno komentował, jak to można po prostu grać, kurczę, z żeńską postacią w WoWie, kiedy jest się facetem. Nie widzę problemu, ale udam, że jestem naprawdę true facet i tak dalej i udam, że mi to przeszkadza. Kurczę, chyba robię to źle. Zastanawiam się, czy ten tunel prowadzi nas do jakiegoś większego systemu jaskiń, czego wolałbym uniknąć, ponieważ, no dobra, niby mamy korzenie, ale moglibyśmy się zgubić, a to by było niefajne, mimo wszystko. Chyba, żebym zainwestował w tabliczki i na każdym rozgałęzieniu dawał tam wyjście, tam do wyjścia, proszę tamtędy, wyjście ewakuacyjne. To by mogło być ciekawe. Ups, nie skoczę teraz. Okej. Dobra. Jeszcze nie mam tego systemu, więc się wysłaniłem i mnie nie bije. Ale oczywiście będziemy unikali takich zachowań, ponieważ Withera nie chcemy mieć, nawet jeżeli to są 2 sekundy tylko. Możecie się zapytać, dlaczego akurat 2 sekundy sobie wybrałem czas Withera w tym systemie Kuby. Wybrałem sobie czas 2 sekund, ponieważ 5 sekund to już dla mnie trochę za dużo, bo po 5 sekundach mogę być z powrotem od 4 sekund na drewienku, a mnie nadal będzie bić, niesłusznie już. Natomiast 1 sekunda to było za mało, ponieważ zanim efekt zdążył mnie, w cudzysłowie, uderzyć, to jak gdyby ja już tego efektu na sobie nie miałem. Więc to się mijało z celem. Natomiast tak, 2 sekundy myślę, że jest w porządku. Ponieważ uderzyć mnie zdąży. I tak dalej. I tak dalej. Chyba już nie mamy drewna, żeby się dalej zapuszczać. Kamień zawsze się przyda. Ale tutaj jeszcze to żelazo możemy sobie zebrać. Zawsze to będzie na jakiś kill-off, albo na jakąś siekierę, albo na jakąś łopatę, chociaż łopaty to, kurczę, nie jest potrzebne. Tworzenie łopaty w tym obecnym momencie to byłaby z mojej strony burżuazja. Zwłaszcza jeżeli bym wykorzystał do tego diament. Okej. Okay. Ups, noc. Noc, nawet jeżeli nie ma tam nikogo oficjalnie, przynajmniej nikt nam nie zagląda, nikt nam nie warczy, to jest, jak już się zdążyliśmy przekonać, ostatnio tylko, że chyba podczas deszczu, z tego co pamiętam, nie najlepszy pomysł. Ponieważ naprawdę nie chce mi się odbudowywać tego korzenia jeszcze raz, zwłaszcza, że nie mam drewna. Nie mam. Nie mam. Po prostu nie mam. Okej, witam was po krótkim cięciu. Bo musiałem się poprawić na fotelu. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Zastanawiam się, czy jednak nie zaryzykować wyjścia, jeżeli będziemy bardzo ostrożni. Najwyżej będzie jeden wielki fail, bo mnie coś zabije, bo mnie coś zje. Na przykład jakiś creeper. Albo zombiak. W ogóle my... Przepraszam. Już sobie w ogóle na normal biorę i to zblokuję. Fail. Jeden wielki fail. Przepraszam. Tak. Natomiast no praktycznie cały czas siedzieliśmy tam i nie było szans, żeby nas coś zaatakowało. Chyba, żeby coś nam wyskoczyło z tego tunelu. Aczkolwiek, prawdę mówiąc, nie sądzę. Więc grunt, że na otwartej przestrzeni. Teraz będę się cykać. Co zobaczę, to będę się cykać. Kocham słów państwa. Okej. Dobra. Kilka drewnianek już mam.
Okej, okay, będę musiał kombinować jak na te z tych górnych. Miejsc ściąć drewno. Zastanawiałem się, czy nie brać sobie modyfikacji, tylko oczywiście jestem na przekupcie, więc to jest jałowe, to są jałowe rozważania. O, ponieważ się tak sobie nie wgram. Aczkolwiek ta modyfikacja, która powoduje w jednej chwili opadnięcie wszystkich liści i kawałków drewna. To było całkiem fajne. Jeżeli by działało poprawnie na snapshocie. Niestety takich modyfikacji w tej chwili jeszcze nie ma. Nie sądzę, żeby ktokolwiek wypuścił taką modyfikację na snapshota. Więc to może być problem, ale skoro mamy już więcej drewna, 13. To nie jest zbyt dużo. No, słyszymy zombiaczka. Okej. Okay. Słyszymy zombiaczka. Zatem jest tam ciemno. To jest całkiem logiczne rozumowanie. Aha, ten system, o którym cały czas mówiłem, to ustaliłem sobie coś takiego, że będę mógł stać bezpośrednio na bloku, będę mógł podskakiwać, czyli być blok wyżej. Nie wiem, czy nie będę mógł być dwa bloki wyżej, to bym musiał zobaczyć dopiero, jakie tam sobie ustawiłem. Będę mógł być obok bloku w ten sposób. W ogóle ze wszystkich stron. Oraz bezpośrednio pod blokiem. Jeszcze staram się zrobić coś takiego, by na przykład być krok wyżej i na przykład obok. W ten sposób. Żeby mnie to nie biło. Albo krok niżej i też pod blokiem. W ogóle chciałbym, żeby tak wokoło, powiedzmy, pięka, żeby mnie nic nie biło. Nie wiem, czy to będzie wykonalne. Mam nadzieję, że tak. Była propozycja, padła taka propozycja, żebym cofnął się po mojej pierwszej śmierci, czyli do końcu gry, to znaczy tej serii, żebym cofnął się do wersji 1.1.0 i zaczął grę z modyfikacją, o której mówiłem w pierwszym czy tam drugim odcinku, chyba w pierwszym. I myślę, że... Kurczę, myślę, że mi się nie chce. Ponieważ bardzo dużo bym stracił z tej gry na 1.1.6 czy 1.7. Czy releasach i snapshotach 1.8. Ponieważ tutaj jest tyle fajnych rzeczy dodanych, że taki 1.0 to, czy 1.2 to naprawdę nie jest zbyt kuszące. Dobra, jest dzień. Szybki ruch wokół. Czy nie ma? Czy nie ma jakiegoś gada, który by czyhał na moją śmierć? Chyba nie ma. Chyba nie ma, więc mogę sobie to w cholerę leciąć. I mam nadzieję, że mi się uda tym razem wyciąć całe to drzewo. Nie cierpię tych wielkich, rozrośniętych drzew, które moja koleżanka ma zwyczaj nazywać remisami. Ponieważ... No, chyba nie muszę się tłumaczyć. Ciężko jest się ścina i chociaż wypada z nich dużo sadzonek i dużo drewna, to jednak jest więcej to przyzębywania, aniżeli naprawdę zdobywania surowców. Aczkolwiek teraz muszę sobie po prostu teren oczyścić, żeby następne drzewa mogły mi rosnąć. Więc to jest ten ból. Ojej, chyba wygląda na to, że będę musiał sobie się tutaj podsadzić.
Tak robię sobie schodki z mojego dniaczka. Nie oceniajcie mnie. Myślałem już, że złapię w locie. Niestety nie. Okej, no nie! Dlaczego? Jak chcecie ściąć? Dlaczego ty nie chcesz współpracować? Przecież mnie tam daje ci ból chyba. Jesteś drzewem! Chociaż według niektórych, to znaczy naukowców, którzy zajmują się badaniem drzew, badaniem ogólnie roślin, to jest możliwe, by rośliny czuły coś w rodzaju odpowiednika bólu. Oczywiście nie czują w taki sam sposób jak ludzie, czy zwierzęta wyższe, czy zwierzęta nawet te trochę bardziej prymitywne, ale jest to możliwe, żeby jakiś tam rodzaj bólu odczuwały. Także... No kurczę, wegetarianie, mam dla was złą wiadomość. Chociaż to oczywiście na razie jest tylko hipoteza, nawet nie teoria, jak to niektórzy się śmieją, że... na przykład teoria Darwina to nie jest prawda, ponieważ to tylko teoria. To mylą teorię z hipotezą naukową. Okej, teraz możemy sobie pozbierać. I co? I znając moje szczęście, to jakiś tam pijaczek, oczywiście, że tak. Ale tutaj już sobie pójdziemy po to od tej strony, żeby nasze drzewko się też rozwijało wielokierunkowo. Drzewo jest jak człowiek. Musi się rozwijać. Tutaj już chyba niczego nie ma, mam nadzieję. Ha. Jesteś w takim wielkim błędzie, Bark. Okej. Dobra. Au, no! To spisek drzewa potomnego przeciwko mnie. Chyba już tu więcej nic nie ma. Mam nadzieję. Mamy 24 sekundki. No, dosyć dużo już. Okej. Hop. Mam więcej niż 24 sekundki. Mój błąd. Okej. Nie chcę się pomylić, które jest drzewo moje, a które nie. Więc nie chcę sadzić zbyt daleko od mojego drzewa. Oczywiście na razie to jest tylko pniaczek i te wszystkie nasze korzenie. Ale to się jeszcze zmieni w, mam nadzieję, niedalekiej przyszłości. O, jabłuszko, jeszcze zapomniałem wziąć jabłuszko. Widzicie? Ja, jeżeli chodzi o dęby, to jest ta jedna zaleta i przewaga nad innymi drzewami, że one naprawdę dają nam wyżywienie. I mimo wszystko, poza tym, że jeszcze mamy tutaj jak gdyby wsparcie w postaci naszej małej farmy, to jesteśmy praktycznie samowystarczalni. I to jest... wydaje mi się bardzo pozytywna rzecz. Okej. Zetnę jeszcze to drzewo. Okej. I niestety, ale ja się będę już z wami żegnać, ponieważ kurczę, liście mnie blokują. Tak jest już 20 minut, dłuższych odcinków robić z tej serii nie będę. Także trzymajcie się, no i do zobaczenia w następnym odcinku Wyzwania Driady. Cześć!